Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności, mówi Pan. To są słowa Chrystusa, wskazujące nam, że mamy naśladować Jego życie i obyczaje, jeżeli chcemy rzeczywiście doznać oświecenia i uwolnić się od wszelkiej ślepoty serca. Dlatego naszym głównym staraniem powinno być rozważanie życia Jezusa. Jego nauka przewyższa wszystkie nauki świętych. I kto by miał Jego ducha, znalazłby w niej mannę ukrytą. Tak jednak jest, że wielu, mimo częstego słuchania Ewangelii, słabo jej pragnie, gdyż nie mają ducha Chrystusowego. Ale kto chce w pełni zrozumieć słowa Chrystusowe i rozkoszować się nimi, powinien się starać dostosować do niej całe swoje życie. Co ci to da rozprawiać wzniośle o Trójcy Świętej, jeśli przez brak pokory nie podobasz się Trójcy Świętej? Zaiste wzniosłe słowa nie czynią nikogo świętym i sprawiedliwym, ale cnotliwe życie czyni Bogu miłym. Wolę czuć skruchę, niż znać jej definicję. Choćbyś znał całą Biblię i słowa wszystkich filozofów, na co ci to wszystko bez miłości Boga i bez łaski? Marność nad marnościami i wszystko marność oprócz miłości Boga i służby Jemu samemu. Oto mądrość najwyższa – zdążać przez pogardę świata do Królestwa Niebieskiego. A więc marność to szukać przemijających bogactw i w nich pokładać nadzieję. Marność także pragnąć zaszczytów i wywyższać się. Marność iść za pożądliwościami ciała i tego pragnąć, za co później trzeba będzie ponieść surową karę. Marność pragnąć długiego życia, a niewiele się troszczyć o życie dobre. Marność myśleć tylko o życiu doczesnym, a tracić z oczu życie przyszłe. Marność to kochać, co z taką szybkością przemija, a tam się nie śpieszyć, gdzie trwa wieczysta radość. Postaw więc sobie za cel odrywać się od miłości rzeczy widzialnych, a zająć się raczej niewidzialnymi, bo ci, co idą za swą zmysłowością, plamią sumienie i tracą łaskę Bożą. Każdy człowiek z natury pragnie wiedzy. Ale co daje wiedza bez miłości Boga? Naprawdę lepszy jest pokorny wieśniak, który służy Bogu, niż pyszny uczony, który zaniedbawszy siebie, śledzi bieg ciał niebieskich. Kto wie dużo sam o sobie, temu własne ja szybko zbrzydnie, ani nie będzie się rozkoszował ludzkimi pochwałami. Gdybym znał wszystko, co jest na świecie, a nie trwał w Bożej miłości, co mi to pomoże w oczach Boga, który będzie mnie sądził według uczynków? Uspokój w sobie tę nadmierną żądzę nauki, bo z niej się bierze wielkie rozproszenie i ułuda. Uczeni bardzo pragną, żeby ich uważano za wykształconych i traktowano jak mędrców, a wiele jest dziedzin, których znajomość niewiele korzyści przynosi duszy, albo i żadnej. Więc bardzo jest głupi, kto czymkolwiek gorliwiej się zajmuje niż tym, co mu służy do zbawienia. Mnogość słów nie nasyci duszy, ale dobre życie daje umysłowi wytchnienie, a czyste sumienie napełnia go wielką ufnością przed Bogiem. Im więcej i lepiej wiesz, tym surowiej będziesz z tego sądzony, jeśli nie prowadzisz świętego życia. Toteż nie przechwalaj się z żadnej sztuki czy nauki, ale raczej bój się udzielonej sobie wiedzy. Jeśli ci się wydaje, że wiele wiesz i całkiem dobrze to rozumiesz, wiedz, że o wiele więcej jest tego, czego nie wiesz. Nie pragnij wzniosłej wiedzy, ale raczej wyznaj swoją niewiedzę. Czemu to chcesz się nad kogokolwiek wynosić, skoro mnóstwo jest uczeńszych od ciebie i bieglejszych w prawie? Jeśli się chcesz czegoś pożytecznego nauczyć i wiedzieć, to umiłuj stan nieznanego i mianego za nic. Oto nauka najwznioślejsza i najpożyteczniejsza, prawdziwa znajomość i wzgarda siebie samego. Siebie mieć za nic, a o innych zawsze myśleć dobrze i z szacunkiem. Oto wielka mądrość i doskonałość. Jeżeli widzisz, że ktoś jawnie grzeszy albo popełnia jakieś wielkie zło,
Nie powinieneś się uważać za lepszego, bo nie wiesz, jak długo zdołasz wytrwać w dobrym. Wszyscy jesteśmy ułomni, ale nie miej nikogo za ułomniejszego od siebie. Szczęśliwy ten, kogo prawda poucza bezpośrednio, nie przez obrazy i przemijające słowa, ale sama w sobie. Nasze przekonania i nasze zmysły często zawodzą i niewiele widzą, co dają przemądrzałe rozprawy o rzeczach zakrytych i mrocznych, o które na sądzie nawet nas nie zapytają, czyśmy je wiedzieli. Wielki to nierozum, że zaniedbujemy rzeczy pożyteczne i potrzebne, a zajmujemy się ciekawymi i szkodliwymi. Mamy oczy, a nie widzimy. Co nas także obchodzą rodzaje i gatunki? Ten, do kogo mówi słowo przedwieczne, wyzwala się z mnogości opinii. Z jednego słowa wszystko i wszystkie rzeczy jedno mówią, to i jest ów początek, który i do was mówi. Bez niego nikt nic nie zrozumie, ani nie wyrokuje słusznie. Ten, dla kogo wszystko jest jednym, kto wszystko sprowadza do jednego i w jednym wszystko widzi, ten może trwać w Bogu i pozostawać spokojny. O Boże, prawdo, zjednocz mnie ze sobą w wiecznej miłości. Często mam już dość czytania i słuchania o wielu rzeczach. W Tobie jest wszystko, czego chcę i pragnę. Niech ucichną wszyscy nauczyciele, niech zamilkną wszelkie stworzenia przed obliczem Twoim. Ty sam mów do mnie. Im bardziej ktoś byłby zintegrowany i wewnętrznie zjednoczony, tym więcej spraw i tym wznioślejszych pojmowałby bez trudu, otrzymując z nieba światło zrozumienia. Czysty, prosty i utrwalony w swym dążeniu człowiek nie ulega rozproszeniu podczas licznych prac, bo wykonuje to wszystko dla chwały Bożej, a w duszy stara się być wolnym od wszelkiego szukania siebie. Cóż bardziej ci przeszkadza, co cię więcej dręczy, niż nieumartwione popędy twojego własnego serca? Dobry i pobożny człowiek z góry już w swoim wnętrzu planuje dzieła, które ma wykonać na zewnątrz. To też i nie ciągną go one ku pragnieniom płynącym z grzesznego popędu, ale to on je nakłania rozumnie według oceny słusznych intencji. Kto prowadzi bój większy niż człowiek, który stara się zwyciężyć siebie samego? I to właśnie powinno być naszym celem. Siebie samego zwyciężać i z dnia na dzień stawać się od siebie samego silniejszym i lepszym. Każda doskonałość w tym życiu wiąże się z jakąś niedoskonałością. Wszelkie też nasze dociekania nie są wolne od jakiegoś mroku. Pewniejszą drogą do Boga jest pokorne poznanie samego siebie niż głębokie uczone dociekania. Nie należy ganić wiedzy ani znajomości jakiejkolwiek rzeczy, bo same w sobie są dobre i zostały przez Boga zarządzone. Ale jeszcze lepsze od nich jest czyste sumienie i dobre życie. Bo wielu stara się bardziej o wiedzę niż o dobre życie i dlatego często schodzą na manowce i nie przynoszą żadnego owocu albo mały. O, gdyby tyle pilności wkładali w wykorzenianie wad i zaszczepienie cnót, ile wkładają w formułowanie problemów, nie byłoby tyle zła i zgorszenia wśród ludu, ani takiego nieporządku po klasztorach. Na pewno w dniu sądu nie zapytają nas, cośmy przeczytali, ale cośmy zrobili. Ani jak pięknie mówiliśmy, ale jak zakonnie żyliśmy. Powiedz mi, gdzie są dzisiaj ci wszyscy panowie i mistrzowie, których znałeś dobrze, kiedy jeszcze żyli i słynęli z nauki? Już kto inny objął ich dochodowe katedry i nie wiem, czy o nich w ogóle wspomina. Za życia wydawali się czymś, a teraz o nich cicho. O jakże szybko przemija światowa chwała. Gdybyż przynajmniej ich życie dorównywało ich wiedzy, można by powiedzieć, że dobrze czytali i studiowali. Iluż to ginie w tym świecie przez próżną wiedzę, niewiele się troszcząc o służbę Bożą, a pragnąc bardziej wielkości niż pokory i nikczemnieją w swoich myślach. Naprawdę wielki jest ten, kto sam dla siebie jest mały i nie ceni sobie zaszczytów.
Naprawdę mądry jest ten, kto skarby ziemskie uważa za gnój, byleby Chrystusa pozyskać. A naprawdę dobrze wyuczony jest ten, kto pełni wolę Bożą, a wyrzeka się swojej. Nie należy wierzyć każdemu słowu ani każdej pobudce, ale trzeba sprawę rozważać przed Bogiem ostrożnie i cierpliwie. Niestety często łatwiej nam uwierzyć w zło o kimś niż w dobro. Źle powiedzieć niż dobrze. Tacy to jesteśmy słabi. Ale ludzie doskonali nie wierzą łatwo w każde zasłyszane słowo, gdyż znają ludzką ułomność i słabość, skłonność do złego i do upadku w mowie. Wielka to mądrość nie działać porywczo, ani się nie upierać przy własnym zdaniu. Zarazem też i nie wierzyć każdemu na słowo, ani nie przelewać natychmiast w cudze uszy tego, co się usłyszało albo w co uwierzyło. Poradź się kogoś mądrego i sumiennego i pragnij raczej przyjmować nauki od lepszych od ciebie, niż iść za własnymi pomysłami. Dobre życie czyni człowieka mądrym w oczach Bożych i doświadczonym w wielu sprawach. Im kto bardziej będzie pokorny i Bogu poddany, tym też w każdej sprawie okaże się mądrzejszy i spokojniejszy. W Piśmie Świętym należy szukać prawdy, a nie pięknego stylu. Każda księga biblijna powinna być czytana w takim duchu, w jakim ją napisano. Raczej pożytku powinniśmy szukać w Piśmie niż subtelnego dowodzenia. Równie chętnie powinniśmy czytać książki pobożne, a proste, jak wzniosłe i głębokie. Niech ci nie imponuje powaga pisarza, czy on należy do wielkich autorytetów, czy małych, ale niech raczej miłość czystej prawdy pociąga cię do czytania. Nie pytaj, kto to powiedział, ale zważaj na to, co mówi. Ludzie przemijają, ale Boża prawda trwa na wieki. Bóg przemawia do nas na różne sposoby, nie robiąc różnic między ludźmi. Często w czytaniu Pisma Świętego przeszkadza nam nasza ciekawość, kiedy chcemy coś zrozumieć i dyskutować o tym, a należałoby po prostu przejść nad tym. Jeśli chcesz odnieść korzyść, czytaj pokornie, po prostu i wiernie, a nie zabiegaj o sławę znawcy. Chętnie pytaj i słuchaj w milczeniu słów ludzi świętych, ani też nie gardź przysłowiami przodków, bo nie bez przyczyny je powiedziano. Ilekroć człowiek pożąda czegoś nieumiarkowanie, natychmiast wpada w niepokój. Pyszałek i chciwiec nigdy się nie uspokoją. Ubogi i pokorny duchem trwa w wielkim pokoju. Człowiek, który jeszcze nie umarł doskonale sam sobie, szybko wpada w pokusę i ulega jej nawet w drobnych, nieistotnych rzeczach. Ktoś duchowo chory, wciąż jeszcze cielesny i pragnący zmysłowych doznań, z trudem może się całkiem wywikłać z ziemskich pożądań. To też często cierpi, jeśli się od nich odrywa, bo łatwo się oburza, kiedy mu się ktoś sprzeciwia. Kiedy zaś osiągnął to, czego pożąda, natychmiast sumienie zaczyna mu wyrzucać winę. Poszedł bowiem za głosem namiętności, która mu nie przynosi pożądanego pokoju. A więc to przez stawianie oporu namiętnościom, a nie przez służenie im, dochodzi się do prawdziwego pokoju serca. Bo nie ma pokoju w sercu człowieka oddanego sprawom ciała, ani zajętego sprawami zewnętrznymi, a tylko ugorliwie oddanego dobrom duchowym. Próżno kto pokłada nadzieję w ludziach i stworzeniach. Nie wstydź się służyć innym dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa i na tym świecie być uważanym za nędzarza. Nie stawiaj na siebie, ale całą nadzieję złóż w Bogu. Rób, co do ciebie należy, a Bóg będzie blisko twojej dobrej woli. Nie ufaj swojej wiedzy ani czyjejkolwiek na ziemi przebiegłości, ale raczej łasce Boga, który wspomaga pokornych, a zadufanych upokarza. Nie chełp się bogactwem, jeśli je masz, ani potężnymi protektorami, ale Bogiem, który daje wszystko, a ponad wszystko pragnie dawać siebie. Nie wynoś się z cielesnej siły czy urody, bo nawet mała choroba niszczy je i szpeci.
Nie miej upodobania w swoich zdolnościach ani rozumie, bo mógłbyś nie podobać się Bogu, do którego należą wszystkie nasze wrodzone dary. Nie uważaj siebie za lepszego od innych, żeby cię Bóg, który wie, co jest w człowieku, nie uznał za gorszego. Nie wynoś się z dobrych dzieł, bo sądy Boże są inne od ludzkich. I nieraz to, co podoba się ludziom, Bogu się nie podoba. Jeśli masz w sobie coś dobrego, uwierz, że inni są jeszcze lepsi, abyś wytrwał w pokorze. Nie zaszkodzi to, jeśli się będziesz stawiał poniżej wszystkich. Zaszkodzi natomiast bardzo, jeśli się wyniesiesz choćby nad jednego. Pokorny ma trwały pokój, ale w sercu pyszałka często jątrzy zazdrość i oburzenie. Nie otwieraj serca przed każdym, ale mądremu i bojącemu się Boga przedstaw swoją sprawę. Rzadko przebywaj wśród młodych i wśród obcych, nie pochlebiaj bogatym i nie pragnij znajomości z możnymi. Przestawaj z pokornymi i prostymi, z pobożnymi i obyczajnymi, a rozmawiaj o tym, co buduje. Nie szukaj bliskości z żadną kobietą, ale ogólnie polecaj Bogu wszystkie dobre kobiety. Zażyłości pragnij tylko z Bogiem i Jego aniołami, a ludzkiej uwagi unikaj. Miłość trzeba mieć do wszystkich, ale poufałość nie przynosi korzyści. Często się zdarza, że ktoś z daleka ma dobrą sławę, ale z bliska traci w oczach patrzących. Przekonani jesteśmy, że się innym podobamy, a tymczasem z bliska właśnie przestajemy się im podobać, kiedy lepiej widzą niedostatki naszych obyczajów. Na ile możesz, unikaj ludzkiego gwaru, bo rozprawianie o sprawach świeckich przynosi wielką szkodę, nawet jeśli płynie z niewinnej intencji. Szybko bowiem skłaniamy się do marności i dajemy się jej uwikłać. Nieraz żałowałem, że nie milczałem i że poszedłem między ludzi. Czemu jednak tak często mówimy i rozprawiamy z innymi, skoro przecież rzadko wracamy potem do siebie bez wyrzutów sumienia? Otóż dlatego tak często mówimy, że w długich rozmowach szukamy pociechy i mniemamy, że ulżymy sercu zmęczonemu przeróżnymi myślami, więc bardzo chętnie zajmujemy się w myślach i w mowie tym wszystkim, co lubimy i czego pragniemy, a także tym, co uważamy za przykre. Ale niestety, często szukamy tej ulgi daremnie i ze szkodą, bo taka zewnętrzna pociecha szkodzi niemało pociesze wewnętrznej i Bożej. Dlatego trzeba czuwać i modlić się, żeby nam czas nie mijał bezczynnie. Jeżeli trzeba i dobrze jest mówić, to mówmy o rzeczach pożytecznych. Złe przyzwyczajenie oraz duchowe niedbalstwo łatwo doprowadzają do nieopanowanej gadatliwości. Przeciwnie, wielką pomocą do postępu wewnętrznego jest pobożna rozmowa o rzeczach duchowych. Zwłaszcza tam, gdzie ludzie wzajemnie do siebie podobni, dążeniem i usposobieniem, spotykają się ze sobą w Bogu. Wielki pokój moglibyśmy mieć, gdybyśmy tylko zechcieli nie zajmować się cudzymi mowami i czynami, kiedy one nie podlegają naszej pieczy. Jakże może trwać długo w pokoju ktoś, kto wtrąca się w cudze sprawy, kto sam sobie szuka okazji do mieszania się w rzeczy zewnętrzne, a słabo albo rzadko skutkiem tego skupia się na wewnętrznych. Szczęśliwi ci, którzy są prostego ducha, zakosztują wielkiego pokoju. Czemu to niektórzy święci byli tak doskonali, tak oddani kontemplacji? Właśnie dlatego, że dążyli do umartwienia w sobie wszelkich ziemskich pragnień. To też mogli całą głębią serca przylgnąć do Boga i swobodnie zająć się swoimi sprawami. A my zanadto się zajmujemy swoimi namiętnościami i zbyt się troszczymy o rzeczy przemijające. Rzadko nam się zdarza choćby jedną wadę w pełni w sobie pokonać, ani też nie zabiegamy o codzienny postęp. To też i pozostajemy zimni i obojętni. Gdybyśmy się całkowicie zajęli własnymi sprawami, a nie wikłali się w zewnętrzne, moglibyśmy nawet dojść do wiedzy wlanej i doświadczyć choć trochę niebiańskiej kontemplacji. Cała przeszkoda największa w tym, że nie jesteśmy wolni od namiętności i pożądań, ani nie staramy się wejść na doskonałą drogę świętych,
I kiedy zdarzy się choć odrobina przeciwności, aż nazbyt szybko zniechęcamy się i zwracamy się ku ludzkim pociechom. Gdybyśmy się starali wytrwać w bitwie jak silni mężowie, szybko byśmy zobaczyli przychodzącą nam z nieba pomoc Bożą. Bóg jest bowiem gotów pomagać walczącym i ufającym Jego łasce. Po to przecież stwarza nam okazję do walki, żebyśmy zwyciężali. Ale jeśli będziemy przez zakonność rozumieli tylko praktyki zewnętrzne, nasza pobożność rychło się skończy. Raczej więc przyłóżmy siekierę do korzenia, aby się oczyścić z namiętności i posiąść pokój ducha. Gdybyśmy każdego roku wykorzenili jedną wadę, szybko stalibyśmy się doskonali. A my przeciwnie, odnosimy często wrażenie, że lepsi i czystsi byliśmy na początku nawrócenia niż po wielu latach od profesji. Nasza gorliwość i postęp codziennie powinny by wzrastać, a tymczasem wydaje się to obecnie czymś wielkim, jeśli ktoś zachowuje część pierwotnej gorliwości. Gdybyśmy na początku zadali sobie choć trochę trudu, to byśmy mogli wszystko pełnić łatwo i radośnie. Trudno jest porzucić długotrwałe przyzwyczajenia, a jeszcze trudniej sprzeciwiać się własnej woli. Ale jeśli nie zwyciężysz trudności drobnych i lekkich, kiedyż cięższe pokonasz? Już od początku opieraj się własnej skłonności i porzuć niedobry zwyczaj, aby cię pomału nie wciągnął w większe trudności. O, gdybyś wiedział, ile sprawisz sam sobie pokoju, a innym radości, utrzymując się na dobrej drodze, to myślę, że bardziej by ci zależało na postępie duchowym. Dobre to dla nas, żebyśmy czasem doznawali jakichś trudności i przeciwności, bo one często przywołują serce człowieka do zastanowienia, żeby wiedział, że jest na wygnaniu i że żeby w żadnej ziemskiej rzeczy nie pokładał nadziei. Dobrze jest, żebyśmy czasem doznawali sprzeciwu, byli źle i nietrafnie osądzani, nawet chociaż postąpiliśmy dobrze i w dobrej intencji. To nam często pomaga zdobywać pokorę i chroni nas od próżnej chwały. Wtedy bowiem, kiedy na zewnątrz doznajemy ludzkiej pogardy i złej opinii, tym usilniej szukamy Boga, świadka naszego wnętrza. Dlatego człowiek powinien całkowicie oprzeć się na Bogu. Wtedy nie potrzebuje szukać rozlicznych pociech. Kiedy człowiek dobrej woli doznaje ucisku, albo jest kuszony, albo go dręczą złe myśli, tym lepiej wtedy rozumie, jak bardzo potrzeba mu Boga i doświadcza, że nic zupełnie bez Niego zrobić nie może. Jęczy wtedy i modli się z powodu swych udręk, brzydnie mu dłuższe życie, nawet życzy sobie śmierci, aby móc odejść, a być z Chrystusem. Dobrze w każdym razie już wie, że bezpieczeństwa i pełni pokoju nie może być na tym świecie. Dopóki żyjemy na tym świecie, nie może nam zabraknąć ucisku ani próby. To też powiedziano w księdze Hioba, bojowaniem jest ziemskie życie człowieka. Każdy więc powinien starannie się mieć na baczności wobec swoich pokus i czuwać na modlitwie, aby diabeł, który nigdy nie śpi, ale krąży szukając kogo by pożarł, nie znalazł miejsca dla swego oszustwa. Nikt nie jest tak święty i doskonały, żeby nie miewał pokus. Pozbyć się ich zupełnie nie możemy. Niemniej pokusy są dla ludzi bardzo pożyteczne, choćby były bolesne i uciążliwe, bo przez nie człowiek doznaje upokorzenia, oczyszczenia i pouczenia. Wszyscy święci przeszli przez liczne uciski i próby i korzyść z nich odnieśli, a ci, którzy nie umieli znosić pokus, okazali się niezdatni i poupadali. Nie ma żadnego zakonu tak świętego, ani miejsca tak ukrytego, żeby w nim nie było prób i przeciwności. Dopóki człowiek żyje, nie jest zupełnie bezpieczny od pokus, bo to w nas jest ich źródło. Odkąd się w pożądliwości narodziliśmy, ilekroć jeden ucisk albo próba znika, zjawia się następna. Zawsze coś mamy do znoszenia. A to dlatego, żeśmy stracili dar szczęśliwości. Wielu stara się uciec przed pokusą i tylko głębiej w nią wpada. Sama ucieczka nie może nam dać zwycięstwa.
ale przez cierpliwość i prawdziwą pokorę stajemy się mocniejsi od wszystkich wrogów. Kto tylko powierzchownie zwalcza pokusy, a nie wyrywa ich z korzeniami, czyni niewielki postęp, bo one tym prędzej do niego wracają i tym bardziej się srożą. Ale pomału, przez cierpliwość i wytrwałość, z pomocą Bożą lepiej sobie poradzisz niż przez własną srogość i gwałtowność. W czasie próby często zasięgaj rady, a wobec innego kuszonego nie bądź srogi, ale tak go umacniaj, jak sam chciałbyś być umacniany. Podłożem wszelkich złych pokus jest niestałość ducha i brak ufności do Boga. Bo jak okręt pozbawiony steru miotany jest przez fale w tę i tamtą stronę, tak człowiek opieszały i niewierny własnym postanowieniom wpada w różnorakie pokusy. Żelazo próbuje się w ogniu, a człowieka sprawiedliwego w pokusie. Często nie wiemy, do czego jesteśmy zdolni, ale pokusa ujawnia, czym jesteśmy. Potrzeba czujności, zwłaszcza w początku pokusy, bo napastnika łatwiej pokonać, dopóki jeszcze nie przekroczył bramy duszy, ale mu zagradzamy drogę już wtedy, kiedy z zewnątrz puka. To też powiedział ktoś, zapobiegaj początkom, potem za późno na leki. Bo najpierw zjawia się w umyśle proste pojęcie, potem żywe wyobrażenie, następnie upodobanie, złe poruszenie i przyzwolenie. A tak pomału złośliwy wróg wkracza całkiem, jeśli mu się nie stawiło oporu na początku. Im też dłużej ktoś zwleka z oporem, tym słabszy się staje z dnia na dzień, a wróg przeciw niemu silniejszy. Jedni doznają najsilniejszych pokus w początkach swego nawrócenia, inni pod koniec. A jeszcze inni cierpią je właściwie przez całe życie. Niektórzy dość lekko są kuszeni wedle zrządzenia Bożej mądrości i sprawiedliwości, która zważa na stan i zasługi ludzi, a wszystko kieruje ku zbawieniu swoich wybranych. Dlatego w pokusie nie wolno nam wpadać w rozpacz, ale tym żarliwiej błagać Boga, żeby nas raczył wspomóc w każdym utrapieniu, bo Boga, który na pewno wedle słów świętego Pawła, zsyłając pokusę, wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Więc w każdej pokusie i przeciwności upokuszmy swą duszę pod ręką Boga, który ratuje i podnosi pokornych sercem. W pokusach i trudnościach okazuje się, na ile człowiek postąpił. W nich większa jest zasługa i jawniejsza cnota. Bo też nic z tym wielkiego, jeśli człowiek jest pobożny i gorliwy, kiedy mu nic nie dolega. Ale jeśli w czasie przeciwności zachowa cierpliwość, to daje nadzieję wielkiego postępu. Są i tacy, których Bóg strzeże od wielkich pokus, ale którzy tak często ulegają w małych, że upokorzeni nigdy sobie nie ufają w wielkich sprawach, skoro w tak drobnych zawodzą. Zwróć uwagę na samego siebie i strzeż się osądzania cudzych czynów. Osądzając innych, człowiek na próżno się trudzi. Częściej się myli i łatwiej grzeszy, podczas gdy osądzając i badając siebie samego, zawsze odnosi pożytek. Często tak o rzeczy sądzimy, jak nam się samym podoba, łatwo bowiem tracimy słuszny osąd z powodu miłości własnej. Gdyby to Bóg był zawsze czystym celem naszej intencji, to czyjś sprzeciw wobec naszego zdania nie oburzałby nas tak łatwo. Ale zawsze coś albo wewnątrz się kryje, albo i z zewnątrz przychodzi, co nas zamiast Boga pociąga. Wielu w głębi duszy siebie samych szuka w swoich pracach, a nie wiedzą o tym. A dopóki rzeczy idą po ich myśli, wydają się oni nawet ugruntowani w pokoju. To z powodu różnicy zdań i poglądów tak często powstają spory między przyjaciółmi czy współobywatelami, między zakonnikami czy między wiernymi. Trudno jest odrzucić zastarzały zwyczaj i nikt chętnie nie daje się sprowadzić ze swojego zdania. Jeśli się bardziej opierasz na własnym zdaniu czy zdolnościach niż na chrystusowej cnocie podległości, raczej nie dojdziesz albo dojdziesz późno do oświecenia.
gdyż Bóg chce, abyśmy się Jemu poddali doskonale, przekraczając żarliwą miłością wszelkie ludzkie rozumowanie. Dla żadnej światowej przyczyny, ani dla miłości żadnego człowieka nie wolno czynić nic złego. Ale dla dobra kogoś potrzebującego czasem trzeba przerwać dobre zajęcie, aby je zastąpić jeszcze lepszym. W ten sposób bowiem dobro nie ginie, ale nawet wzrasta. Bez miłości zewnętrzne działanie nic nikomu nie daje. Ale to, co się czyni z miłości, choćby było małe i pogardzane, jest bardzo owocne. Bóg bowiem bardziej zważa na to, dlaczego ktoś działa, niż na to, ile zdziałał. Ten więcej robi, kto bardziej kocha. Ten wiele robi, kto dzieło wykonuje dobrze. A dobrze dzieło wykonuje ten, kto raczej wspólnocie służy niż własnej woli. Często coś się wydaje miłością, a jest raczej cielesnością, bo naturalna skłonność, własna wola, nadzieja nagrody i wzgląd na własną wygodę rzadko chcą się oddalić. Ten, kto ma prawdziwą i doskonałą miłość, w niczym nie szuka samego siebie, ale tylko pragnie, aby ze wszystkiego była Boża chwała. Nikomu też nie zazdrości, bo nie miłuje żadnej prywatnej przyjemności. Ani nie pragnie cieszyć się sam w sobie, ale ponad wszelkie dobra pragnie być w Bogu szczęśliwy. Nikomu nie przypisuje żadnego dobra, ale je wszystkie w całości odnosi do Boga, od którego pochodzą wszystkie i w którym ostatecznie wszyscy święci znajdują szczęście i odpoczynek. O, gdyby miał ktoś choć iskierkę prawdziwej miłości, wiedziałby dobrze, jak próżne są wszelkie ziemskie rozkosze. To, czego człowiek w sobie ani w innych prawie nigdy nie może zmienić, powinien znosić cierpliwie, dopóki Bóg inaczej nie zrządzi. Pomyśl, że tak jest może lepiej dla twojego postępu i cierpliwości, bez której niewielką wagę mają nasze zasługi. Więc w takich trudnościach powinieneś się modlić, żeby Bóg raczył cię wspomóc, tak, żebyś je mógł pogodnie znosić. Jeśli ktoś raz albo dwa razy upomniany nie słucha, nie wojuj z nim więcej, ale całą sprawę powierz Bogu, aby we wszystkich Jego sługach stała się Jego chwała i cześć. On dobrze umie przemieniać zło w dobro. Staraj się znosić cierpliwie cudze wady i jakiekolwiek słabości, bo i w tobie jest wiele tego, co inni muszą znosić. Jeżeli nie potrafisz samego siebie zrobić takim, jakim byś chciał być, to jakże zdołasz kogoś innego urobić według twoich upodobań? Chętnie widzimy doskonałość w drugich, ale własnych wad nie poprawiamy. Chcielibyśmy, żeby innych surowo karcono, ale nie chcemy, żeby karcono nas samych albo odmawiano naszym prośbom. Innych chcielibyśmy krępować prawami, ale sami absolutnie nie znosimy, żeby nam bardziej ograniczano swobodę. Stąd więc widać, jak rzadko ważymy bliźniego tą samą wagą co siebie. Gdyby wszyscy byli doskonali, co moglibyśmy wtedy znosić od innych dla Boga? Ale Bóg tak rzeczy urządził, żebyśmy się uczyli jeden drugiego ciężary nosić. Gdy nikt nie jest bez wady, nikt bez jakiegoś ciężaru, nikt samowystarczalny, nikt w swoich sprawach dość mądry, ale mamy się nawzajem znosić, nawzajem pocieszać, na równi wspomagać i upominać. Do jakiej cnoty kto doszedł, okazuje się zwłaszcza w przeciwnościach. Próby bowiem nie osłabiają człowieka, a tylko okazują, jaki jest. Jeżeli chcesz zachować pokój i zgodę z innymi, to trzeba, żebyś się nauczył przełamywać siebie w wielu sprawach. Nie mała to rzecz mieszkać w klasztorach, czyli w zgromadzeniu, i tam żyć bez kłótni, i dotrwać wiernie aż do śmierci. Błogosławiony, kto tam dobrze żył i szczęśliwie skończył. Jeżeli chcesz tam żyć jak należy i postąpić naprzód, uznaj się za wygnańca i pielgrzyma na tej ziemi. Potrzeba ci stać się głupim dla Chrystusa, jeśli pragniesz prowadzić życie zakonne. Habit i postrzyżyny niewiele dają,
ale odmiana obyczajów i pełne opanowanie namiętności czynią kogoś mnichem. Kto tu szuka czegoś innego niż tylko Boga i zbawienia swej duszy, nie znajdzie nic oprócz ucisku i udręki. Nie może długo trwać w pokoju taki, co nie stara się być najmniejszym i poddanym wszystkich. Przyszedłeś służyć, nie królować. Wiedz, że zostałeś powołany do cierpień i do trudu, nie do próżnowania i pogawędek. Tutaj więc ludzie poddawani są próbie jak złoto w piecu. Tutaj się nikt nie ostoi, jeżeli całym sercem nie zapragnie doznać upokorzenia dla Boga. Przyjrzyj się żywym przykładom świętych ojców, w których zajaśniała prawdziwa doskonałość, a zobaczysz, jak to mało, jak to prawdziwie nic, co my czynimy. Czymże jest nasze życie w porównaniu z ich życiem? Święci i przyjaciele Chrystusa służyli Panu w głodzie i pragnieniu, w zimnie i nagości, w trudzie i zmęczeniu, w czuwaniach i postach, w modlitwach i świętych medytacjach, wśród licznych prześladowań i zniewag. O jakże liczne i ciężkie uciski znieśli apostołowie, męczennicy, wyznawcy, dziewice i wszyscy inni, którzy chcieli iść śladami Chrystusa. Bo życie swoje na tym świecie znienawidzili, aby je odzyskać w wieczności. I jakże surowe, jak pełne wyrzeczeń życie prowadzili święci ojcowie na pustyni. Jak długie i silne pokusy znieśli, jak często bywali dręczeni przez nieprzyjaciela, jak usilne i żarliwe modlitwy zanosili do Boga, jak surowo pościli, jak wielką mieli gorliwość i zapał do duchowego postępu, jak mężnie walczyli o poskromienie wad, z jak czystą i prostą intencją lgnęli do Boga. Za dnia pracowali, a w nocy modlili się długo, chociaż także i przy pracy nie ustawali w myślnej modlitwie. Cały swój czas spędzali pożytecznie i każda godzina modlitwy wydawała im się krótka. Z powodu zaś wielkiej słodyczy kontemplacji zapominali czasem o potrzebie cielesnego posiłku. Wyrzekali się wszelkich bogactw, godności, zaszczytów, krewnych i znajomych. Nic ziemskiego nie pragnęli posiadać, brali to tylko, co do życia konieczne i ubolewali nad potrzebą nawet tej koniecznej służby ciału. Byli więc ubodzy w dobra ziemskie, ale bardzo bogaci w łaskę i w cnoty. Cierpieli zewnętrzną nędzę, ale wewnątrz karmieni byli łaską i Bożą pociechą. Światu byli obcy, ale Bogu bliscy jak domownicy i przyjaciele. Sobie samym wydawali się niczym, a świat nimi gardził, ale byli cenni i wybrani w oczach Boga. Trwali w prawdziwej pokorze, żyli w prostym posłuszeństwie, szli przez życie w miłości i cierpliwości, więc też wielką od Boga otrzymywali łaskę. Dani są na przykład wszystkim zakonnikom i bardziej oni nas powinni pociągać do dobrego postępowania niż mnóstwo letnich do łatwizny. O jakaż była gorliwość wszelkich zakonników w początkach ich świętego zakonu, jakaż pobożność w modlitwie, jakie dążenie do cnoty, jakże wielka istniała karność, jaki szacunek i posłuszeństwo regule kwitły we wszystkich. Do dzisiaj świadczą ślady po nich pozostałe, że byli naprawdę mężami świętymi i doskonałymi. Ci, którzy walcząc tak gorliwie, świat sobie rzucili pod nogi. Ale dzisiaj już ten jest uważany za wielkiego, kto reguły nie przestąpił i kto potrafi znosić cierpliwie to, co sam przyjął. O jakże letni i niedbali jesteśmy, skoro tak prędko odchodzimy od swojej pierwotnej gorliwości i już nam życie brzydnie od letniości i zmęczenia. Oby nigdy w Tobie nie zadrzemało pragnienie postępu w cnocie, skoro często oglądałeś liczne przykłady pobożnych. Życie dobrego zakonnika powinno obfitować we wszelkie cnoty, aby taki był wewnątrz, jakim się ludziom wydaje z zewnątrz. Nawet i wiele więcej powinno być wewnątrz, niż na zewnątrz widać, bo patrzy na nas Bóg,
którego ponad wszystko czcić powinniśmy, gdziekolwiek jesteśmy, i chodzić przed Jego obliczem czyści jak aniołowie. Codziennie powinniśmy odnawiać swe postanowienie i pobudzać się do gorliwości i mówić: wspomóż mnie, Panie, w dobrym zamiarze i w Twojej świętej służbie i daj mi dzisiaj, teraz zacząć ją w sposób doskonały, bo to, co dotąd zrobiłem, jest niczym. Jakie nasze postanowienie, taki też nasz postęp. A temu, który prawdziwie chce postąpić, potrzeba wielkiej pilności. Bo jeśli ktoś, kto stawia sobie wielkie cele, często zawodzi, cóż dopiero taki, który rzadko i mniej stanowczo coś postanawia. Na różne sposoby zdarza się nam odejście od postanowienia, a nawet drobne pominięcie ćwiczeń rzadko kiedy przechodzi bez jakiejś szkody. Zamiary sprawiedliwych zależą w swych skutkach raczej od łaski Boga niż od ich własnej cierpliwości. Toteż Jemu się oni zawsze zawierzają, cokolwiek by zaczynali. Bo człowiek zamierza, ale Bóg zarządza i nie człowiek wyznacza swoją drogę. Jeżeli z pobożności albo dla pożytku braci czasem się jakieś zwykłe ćwiczenie pominie, łatwo można je potem podjąć od nowa. Jeżeli jednak z nudy albo lekceważenia opuszcza się je łatwo, to już jest wina i wyraźna szkoda. Choćbyśmy się starali jak tylko możemy, i tak w wielu sprawach popełniamy lekkie uchybienia. Zawsze jednak trzeba mieć jakieś wyraźne postanowienie, a powinno ono dotyczyć przede wszystkim tego, z czym nam najtrudniej. Tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne swoje sprawy należy badać i porządkować, bo jedne i drugie pożyteczne są do duchowego postępu. Jeżeli nie potrafisz trwać w ciągłej uwadze, skup się na tym przynajmniej co jakiś czas. A już koniecznie raz dziennie, to jest rano albo wieczorem. Rano postanawiaj, wieczorem oceń swe postępowanie, jaki dziś byłeś w słowach, uczynkach i myślach, bo w nich możesz najczęściej obrazić Boga i bliźniego. Uzbrój się jak człowiek dzielny przeciwko nieprawościom diabelskim, powściągnij obżarstwo, a wtedy łatwiej już powściągniesz wszelkie cielesne skłonności. Nigdy nie bądź całkiem bezczynny, ale albo czytaj, albo pisz, albo módl się, albo rozmyślaj, albo wykonuj jakąś pracę pożyteczną dla wspólnoty. Natomiast ćwiczenia cielesne trzeba uprawiać z umiarem i nie wszyscy po równi mogą je stosować. Czego nie uprawiają wszyscy, tego nie należy ukazywać na zewnątrz, bo prywatne praktyki bezpieczniej jest spełniać w ukryciu. A strzeż się także, żebyś nie był leniwy do praktyk wspólnych, pilny zaś do prywatnych. Ale gdy ukończysz w całości i wiernie modlitwy przepisane, jeżeli jest czas jeszcze, oddaj się tym, których pragnie Twoja pobożność. Nie wszyscy mogą uprawiać to samo nabożeństwo, ale jedne temu, inne tamtemu lepiej służy. Nadto i w różnych czasach pociągają nas różne ćwiczenia, bo inne w dni świąteczne bardziej nam pasują, inne na co dzień. Innych potrzebujemy w czasie pokuszenia, innych w dni pokoju i wewnętrznej ciszy. Inne dobrze nam jest rozważać w smutku, a inne wtedy, kiedy się weselimy w Panu. W okresie głównych świąt należy odnawiać dobre ćwiczenia i jeszcze gorliwiej prosić świętych o wstawiennictwo. Od święta do święta powinniśmy robić postanowienia, tak jakbyśmy już wtedy mieli odejść z tego świata i wejść na święto wieczyste. Dlatego w tych świętych okresach powinniśmy się usilnie przygotowywać, tym pobożniej się zachowywać i tym ściślej przestrzegać wszelkiej obserwacji. Jakby ci, którzy już wkrótce mają otrzymać od Boga nagrodę za swoje trudy. A jeśli ta nagroda się odwlecze, uznajmy, że jeszcze nie jesteśmy gotowi ani godni tej chwały, która ma się w nas objawić w ustalonym czasie i usiłujmy lepiej się przygotować do przejścia. Błogosławiony ten sługa, mówi ewangelista Łukasz, którego Pan, gdy przyjdzie, znajdzie czuwającego. Zaprawdę powiadam wam, ustanowi go nad całym swoim mieniem.
Staraj się o czas odpowiedni na sprawy swojej duszy i rozmyślaj często o dobrodziejstwach Bożych. Odłóż na bok ciekawostki, a czytaj raczej dzieła pobudzające do skruchy niż zajmujące. Jeśli się powstrzymasz od niepotrzebnego gadania i ciekawskiego krążenia dookoła, od słuchania nowości i plotek, to znajdziesz dosyć czasu dogodnego na zajęcie się dobrymi rozważaniami. Najwięksi święci unikali, ilekroć mogli, przebywania wśród ludzi, a woleli żyć dla Boga w utajeniu. Ktoś mówił, ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszym człowiekiem. Często tego doświadczamy po długiej rozmowie. Łatwiej jest bowiem milczeć, niż nie wykroczyć w mowie. Łatwiej jest ukryć się przed pokusą w domu, niż dostatecznie się jej strzec na zewnątrz. Ten więc, kto chce dojść do życia wewnętrznego i duchowego, powinien razem z Jezusem unikać tłumów. Nie występuje bezpiecznie przed ludźmi nikt, kto się chętnie nie ukrywa. Nie rozkazuje bezpiecznie nikt, kto się nie nauczył posłuszeństwa. Nie raduje się bezpiecznie nikt, kto nie ma świadectwa czystego sumienia. U świętych poczucie bezpieczeństwa zawsze było pełne bojaźni Bożej. Nigdy też nie stawali się mniej pilni czy mniej pokorni przez to, że zajaśnieli wielkimi mocami i łaską. Natomiast u złych pewność siebie płynie z pychy i zarozumiałości, a na końcu zamienia się w rozpacz. Nigdy sobie nie obiecuj beztroski na tym świecie, jakkolwiek dobrym wydawałbyś się zakonnikiem czy pustelnikiem. Często ci, którzy są wedle ludzkiej oceny lepsi, upadają z powodu nadmiaru pewności siebie. To też o wiele dla nich pożyteczniej, żeby im nie brakowało pokus, ale żeby ich one atakowały tym częściej. Niechże nie będą zadufani w sobie, niech się nie wbijają w pychę, niech też nie zwracają łatwo ku przyjemnościom zewnętrznym. Jakże czyste sumienie zachowuje ten, który nie szuka szczęścia przemijającego, nie zajmuje się światem. Jak wielki pokój i uciszenie posiada ten, kto się odciął od próżnej troski, ten, kto myśli tylko o tym, co Boże i prowadzące do zbawienia, a całą swoją nadzieją uczynił Boga. Nikt nie jest godny Bożej pociechy, kto by się pilnie nie ćwiczył w świętej skrusze. Jeśli chcesz skruszyć się do głębi serca, wejdź do swojej celi, oddalając od siebie wrzawę świata, jak napisano, na łożach swoich żałujcie. W celi znajdziesz to, czego często próżno szukasz poza nią. Jeśli trwasz w niej, staje ci się słodka. Jeśli jej źle pilnujesz, rodzi nudę. Jeśli od początku życia zakonnego mieszkałeś w niej i strzegłeś jej dobrze, to potem staje się dla ciebie umiłowaną przyjaciółką i najmilszą pociechą. Dusza pobożna w ciszy i uspokojeniu rozwija się i poznaje tajemnice Pisma Świętego. Tu znajduje potoki łez, w których się obmywa i oczyszcza, aby się stawać tym bliższa swojemu Stwórcy, im dalej trzyma się od wszelkiego zgiełku światowego. Kto więc usuwa się od znajomości i przyjaźni ludzkich, do tego zbliża się Bóg ze swymi aniołami. Lepiej jest trwać w ukryciu i zabiegać o dobro swej duszy, niż zaniedbując ją czynić cuda. Przystoi to zakonnikowi, rzadko z klasztoru wychodzić, unikać publicznych występów i nie pragnąć oglądania ludzi. Po co chcesz to oglądać, czego ci mieć nie wolno? Świat przemija, a z nim jego pożądliwość. Zmysłowe pragnienia pociągają do włóczęgi, ale gdy czas jej przeminął, cóż ci przyniosła, oprócz obciążonego sumienia i rozproszenia serca? Często po radosnym wyjściu następuje smutny powrót, a po wesołym wieczorze smutny poranek. Tak to wszelka uciecha cielesna ponętna jest, gdy wkracza, ale na końcu gryzie i zabija. Po co chcesz to gdzieś oglądać, co może nie trwać długo pod słońcem? Wydaje ci się, że cię to nasyci, ale tu nasycenia nie osiągniesz. Gdybyś ujrzał wszystko, co istnieje, a cóż by to było, jeśli nie próżne widzenie?
podnieś oczy ku Bogu na wysokościach, a przepraszaj za swoje grzechy i zaniedbania. Próżności zostaw próżnym, a sam zajmij się tym, co ci Bóg nakazał. Zamknij za sobą drzwi serca, a zaproś do siebie Jezusa, twego umiłowanego. Z Nim to trwaj w celi, bo nigdzie indziej nie znajdziesz takiego pokoju. Jeśli nie wyjdziesz ani nie będziesz słuchał żadnych pogłosek, tym pewniej będziesz trwał w dobrym spokoju. Ale skoro czasem lubisz słuchać nowin, musisz znosić płynący z nich niepokój serca. Jeżeli chcesz choć trochę postąpić, trwaj w Bożej bojaźni i nie bądź zbyt pewny siebie, ale narzuć karność wszystkim swoim zmysłom i nie oddawaj się głupiej uciesze. O te się skruszy serca, a znajdziesz pobożność. Skrucha wiele dóbr wnosi, które rozproszenie zwykło tracić. Dziwne to, jak człowiek może na tym świecie kiedykolwiek cieszyć się całym sercem, jeśli zna i rozważa swój stan wygnańca i przeliczne niebezpieczeństwa swej duszy. Beztroskie serce i lekceważenie swych win sprawia, że nie czujemy duchowego bólu, ale często oddajemy się próżnemu gadaniu, kiedy naprawdę powinniśmy płakać. Nie ma prawdziwej wolności ani czystego sumienia poza bojaźnią Bożą. Szczęśliwy, kto umie odrzucać wszelkie przeszkody rozproszeń, a wracać do skupienia się w świętej skrusze. Szczęśliwy, kto się odrzeka wszystkiego, co by mogło splamić lub obciążyć jego sumienie. Walcz mężnie. Przyzwyczajenie przyzwyczajeniem się przezwycięża. Jeśli umiesz zostawiać ludzi w spokoju, oni także zostawią w spokoju ciebie, żebyś mógł się zająć swoimi sprawami. Nie wdawaj się w cudze sprawy, ani nie zajmuj się sprawami przełożonych. Miej zawsze oczy zwrócone przede wszystkim na siebie samego. I siebie samego zwłaszcza koryguj, bardziej niż wszystkich, których kochasz. Niech cię to nie martwi, jeśli nie znajdujesz łaski u ludzi, ale to niech ci ciąży, że nie żyjesz tak dobrze i mądrze, jak żyć przystoi słudze Bożemu i pobożnemu zakonnikowi. Często jest dla człowieka pożyteczniej i bezpieczniej, żeby nie miał licznych pociech w tym cielesnym życiu, ale zwłaszcza, żeby nie miał duchowych i żeby rzadko czuł się pobożny. Winowajcami jesteśmy, bo nie szukamy skruchy serca i nie odrzucamy rzeczy próżnych i zewnętrznych. Wiedz, że niegodny jesteś Bożej pociechy, ale raczej godny wielkiego ucisku. Kiedy człowiek jest doskonale skruszony, cały świat jest mu ciężki i gorzki. Dobry człowiek znajdzie wystarczającą przyczynę żalu i łez, bo czy na siebie spojrzy, czy na bliźniego, widzi, że na tym świecie nikt nie żyje bez utrapień. A im staranniej rozważa siebie samego, tym bardziej boleje. Słusznym powodem do bólu i wewnętrznej skruchy są nasze grzechy i wady, w których leżymy tak uwikłani, że rzadko możemy kontemplować rzeczy niebieskie. Gdybyś częściej myślał o swojej śmierci niż o długości życia, niewątpliwie z większą gorliwością pracowałbyś nad poprawą. Gdybyś też w sercu rozważył przyszłe kary, chętnie byś, sądzę, znosił cierpienia i trudy, ani byś się nie lękał żadnych surowości. Ale ponieważ to nam przez myśl nie przychodzi i nadal kochamy się w przyjemnościach, pozostajemy oziębli i bardzo leniwi. Często tam, gdzie tak łatwo narzeka to nędzne ciało, przyczyną jest nędza duchowa. Proś więc pokornie Pana, żeby ci dał ducha skruchy i mów z prorokiem, nakarm mnie Panie chlebem płaczu i napój łzami wedle miary. Nędzny jesteś, gdziekolwiek byś był i dokądkolwiek byś się zwrócił, chyba, że się do Boga nawrócisz. Czemu się dręczysz, że ci się tak nie powodzi, jakbyś chciał i żądał? A któż ma wszystko według swej woli? Ani ja, ani ty, ani żaden z ludzi na ziemi. Nikt na świecie nie jest wolny od jakiegoś ucisku czy utrapienia, choćby był królem czy papieżem. Któż ma najlepiej? Zaiste ten, kto umie coś wycierpieć dla Boga. Mnóstwo niemądrych i słabych powiada, o, jak dobrze się żyje temu człowiekowi, jaki jest bogaty, jaki wielki, jaki potężny i nad innych wyniesiony.
Ale pomyśl o dobrach niebieskich, a zobaczysz, że te wszystkie doczesne są niczym, że są niepewne i ciążą wielce, bo się ich nigdy nie posiada bez troski i strachu. Nie jest to szczęście dla człowieka posiadać dobra ziemskie w obfitości. Wystarczą mu mierne. Nędzą prawdziwie jest życie na tej ziemi. Im bardziej człowiek pragnie być uduchowiony, tym bardziej mu gorzknieje ziemskie życie, bo też lepiej czuje i jaśniej widzi skutki ludzkiego zepsucia. Albowiem jeść, pić, czuwać, spać, odpoczywać, pracować i w ogóle podlegać potrzebom ludzkiej natury, naprawdę wielka to nędza i utrapienie dla pobożnego człowieka, który by chciał być oczyszczony i wolny od wszelkiego grzechu. Bardzo bowiem obciążają wewnętrznego człowieka cielesne potrzeby na tym świecie. To dlatego prorok błaga, aby z nich został uwolniony, mówiąc: wyrwij mnie z potrzeb moich, Panie. Ale biada tym, którzy nie rozpoznają swojej nędzy ani marności tego życia. Bo niektórzy tak bardzo to życie kochają, że chociaż z trudem mogą pracą albo żebractwem zdobyć do niego najkonieczniejsze środki, to jednak gdyby mogli tutaj żyć wiecznie, ani by się za Królestwem Bożym nie obejrzeli. Oszaleni i niewiernego serca ci, którzy tak głęboko w ziemi utkwili, że nic oprócz spraw ciała nie znają. A na końcu ci biedacy zrozumieją jasno, jak marne było to, co umiłowali, jak bardzo było niczym. Ale święci Boży i wszyscy pobożni przyjaciele Chrystusowi nie szukali tego, co dla ciała przyjemne, ani co na tym świecie kwitnie, ale całe ich nadzieja i dążenie zmierzały do dóbr wieczystych. Całe ich pragnienie unosiło się do tego, co trwałe i niewidzialne. Bracie, nie trać ufności w możliwość duchowego postępu. Masz jeszcze czas, masz porę. Czemu chcesz odkładać postanowienie? Wstań, zaczynaj natychmiast i mów: oto teraz czas czynów, teraz czas walki, teraz czas dobry do poprawy. Kiedy jesteś chory i w ucisku, wtedy jest czas zasługi. Trzeba ci przejść przez ogień i wodę, zanim dojdziesz do miejsca ochłody. A jeśli sobie przymusu nie zadasz, wady nie przezwyciężysz. Dopóki nosimy to ułomne ciało, nie możemy być bez grzechu, ani żyć bez uprzykrzenia i cierpienia. Chętnie byśmy widzieli wolność od wszelkiego utrapienia, ale ponieważ przez grzech straciliśmy niewinność, utraciliśmy także prawdziwe szczęście. To też trzeba nam mieć cierpliwość i oczekiwać Bożego miłosierdzia, aż ta nieprawość przeminie, a śmiertelność zostanie wchłonięta przez życie. O co za słabość ludzka, zawsze skora do złego. Dzisiaj wyznajesz swe grzechy, a jutro znowu popełniasz te same. Teraz postanawiasz się strzec, a za godzinę tak robisz, jakbyś nic nie postanowił. Słusznie więc powinniśmy się upokorzyć i nigdy nie mieć o sobie wysokiego mniemania. Skoro tacy jesteśmy słabi i niestali, nawet to, cośmy po wielkiej pracy zdobyli dzięki łasce, można przez niedbalstwo szybko stracić. Co z nami będzie na końcu, jeśli stygniemy tak wcześnie? Biada nam, jeśli chcemy szukać odpoczynku, jakby to już był czas pokoju i bezpieczeństwa, a tu jeszcze ani śladu prawdziwej świętości nie widać w naszym postępowaniu. Przydałoby się nam, gdyby ktoś znowu nas zaczął przyuczać, jak dobrych nowicjuszy, do lepszego życia. Może wtedy byłaby nadzieja przyszłej poprawy i większego postępu duchowego. Bardzo szybko będzie po tobie. Przyjrzyj się sobie od nowa, w jakim jesteś stanie. Człowiek dzisiaj jest, a jutro go już nie ma. Kiedy zaś zniknął sprzed oczu, szybko też znika i z myśli. Otem po to i twardości serca ludzkiego, które myśli tylko o rzeczach obecnych, zamiast raczej przewidywać przyszłe. Tak powinieneś się zachować w każdej myśli i dziele, jakbyś już zaraz miał umrzeć. Mając czyste sumienie, niezbyt się będziesz lękał śmierci. Zamiast uciekać od śmierci, lepiej jest unikać grzechów. Jeśli dzisiaj nie jesteś gotowy, jakże będziesz jutro? Niepewny jest dzień jutrzejszy i skąd wiesz, że go będziesz miał do dyspozycji? Na co się przyda żyć długo, jeśli się mało poprawiamy?
Ech, długie życie nie zawsze nas poprawia, ale często pomnaża winę. Obyśmy na tym świecie zdołali dobrze przeżyć choćby dzień jeden. Wielu liczy już lata od przyjścia do klasztoru, a często mały jest owoc poprawy. Jeśli to straszne umierać, to może żyć długo byłoby bardziej niebezpieczne. Szczęśliwy, kto godzinę swej śmierci zawsze ma przed oczyma i codziennie się przygotowuje umrzeć. Kiedy oglądasz czyjąś śmierć, pomyśl, że i ty pójdziesz tą samą drogą. Rano pomyśl, że może nie dożyjesz wieczora, a wieczorem nie ośmielaj się obiecywać sobie jutra. Zawsze więc bądź gotowy i tak żyj, żeby cię nigdy śmierć nie znalazła nieprzygotowanym. Wielu umiera nagle i niespodziewanie, bo o godzinie, której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. A kiedy ta ostatnia godzina nadejdzie, zupełnie inaczej niż dotąd, zaczniesz myśleć o całym upłynionym życiu i bardzo żałować będziesz, że taki byłeś niedbały i zawodny. Jakże szczęśliwy i rozsądny, kto stara się w życiu być takim, jakim by chciał się okazać przy śmierci. Bo wielką ufność dadzą umierającemu doskonała pogarda świata, gorliwe pragnienie postępu w cnotach, miłość karności, trudy pokuty, chętne posłuszeństwo, wyrzeczenie się siebie i znoszenie wszelkich przeciwności dla miłości Chrystusa. Wiele dobrego możesz zdziałać, póki jesteś zdrowy, ale złożony chorobą nie wiem, co potrafisz. Niewielu choroba poprawia. Tak też i ci, którzy dużo pielgrzymują, rzadko się uświęcają. Nie obiecuj sobie pomocy po przyjaciołach i krewnych, ale ani nie odkładaj sprawy zbawienia na później, bo prędzej niż myślisz, ludzie o tobie zapomną. Lepiej teraz zawczasu przewidywać i odłożyć sobie trochę dobra, niż złożyć nadzieję w cudzej pomocy. Jeśli sam teraz nie troszczysz się o siebie, kto się będzie o ciebie troszczył w przyszłości? Teraz jest ten czas wielce sprzyjający, ale niestety bezużytecznie go tracisz, chociaż mógłbyś w nim zaskarbić zasługi na życie wieczne. Będzie kiedyś tak, że zapragniesz jednego dnia, jednej godziny na poprawę, a nie wiem, czy je uprosisz. Ej, najmilszy, jakiego to niebezpieczeństwa możesz się uchronić? Z jak wielkiej trwogi się wyrwać, jeśli teraz będziesz zawsze ostrożny i na śmierć pamiętny? Staraj się teraz tak żyć, żebyś w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż obawiać. Ucz się teraz umierać światu, abyś wtedy zaczął żyć z Chrystusem. I ucz się teraz wszystkim wzgardzić, abyś wtedy mógł wolny odejść do Chrystusa. Karć teraz ciało przez pokutę, żebyś wtedy mógł mieć ufność zapewnioną. Ty głupcze, czemu to myślisz, że pożyjesz długo, skoro ani jednego dnia ci nie zapewniono? Jakże wielu dało się zwieść i zabranych zostało z ciała niespodziewanie. Ileż to razy słyszałeś opowieści, jak to ten padł od miecza, ten utonął, ten rozbił głowę, spadając z wysoka, ten przy jedzeniu zdrętwiał, ten skończył życie podczas zabawy, inny od ognia, inny od żelaza, inny od zarazy, inny w napadzie rozbójniczym zginął. I tak każdy w końcu umiera, a ludzkie życie jak cień szybko przemija. Kto będzie o tobie pamiętał po śmierci? Kto będzie się modlił za ciebie? Czyń teraz, czyń najmilszy, cokolwiek dla siebie uczynić możesz, bo nie wiesz, kiedy umrzesz. Nie wiesz także, co cię spotka po śmierci. Póki masz czas, zbieraj bogactwa nieśmiertelne. Niczym się nie zajmuj oprócz zbawienia. Troszcz się tylko o sprawy Boże. Zyskuj sobie teraz przyjaciół, czcząc i naśladując świętych, aby cię oni, gdy ustaniesz, przyjęli do wiecznych przybytków. Zachowuj się zawsze jak przechodzień i gość na tej ziemi, taki, którego nic nie obchodzą światowe interesy. Zachowaj serce wolne i ku Bogu wzwyż wzniesione, bo nie masz tutaj miasta trwałego. Tam kieruj swe codzienne wzdychania i modlitwy ze łzami, aby twój duch mógł po śmierci szczęśliwie przejść do Pana. We wszystkich sprawach patrz na ich koniec i na to, jak staniesz przed surowym sędzią, przed którym nic się nie ukryje, którego przekupić nie sposób,
ani wymówek nie przyjmie, ale osądzi sprawiedliwie. O żałosny głupcze, co ty odpowiesz Bogu, który zna wszystkie twoje winy, ty, który tutaj lękasz się gniewnego oblicza ludzkiego? I czemu nie przewidujesz dnia sądu, kiedy już nikogo nie będzie mógł bronić ani wymawiać ktoś inny, ale każdy poniesie ciężar sobie właściwy? A teraz twój trud jest owocny, twoje łzy mile widziane, westchnienia wysłuchane, a cierpienia mają moc zadośćczyniącą i oczyszczającą. Wielki i zbawienny czyściec przechodzi człowiek cierpliwy, który, gdy doznaje krzywdy, bardziej boleje nad czyjąś złośliwością niż nad własną krzywdą, który chętnie się modli za swoich przeciwników i z serca przebacza winy, który bez ociągania przeprasza innych, który łatwiej się lituje niż gniewa i który często trud sobie zadaje, starając się poddać w pełni swoje ciało duchowi. Lepiej jest teraz z grzechów się oczyszczać i pozbywać się wad, niż zostawiać się do przyszłego oczyszczenia. Zaiste sami siebie oszukujemy z powodu nieuporządkowanej miłości do rzeczy cielesnych. Cóż innego ów ogień miałby pożerać, jeśli nie grzechy twoje? Im bardziej teraz sobie pobłażasz i spełniasz pożądania ciała, tym ciężej będziesz kiedyś pokutować i tym więcej przygotowujesz paliwa dla płomieni. Czym kto głównie grzeszył, w tym i ostrzej karany będzie. Tam leniwi będą popędzani ognistymi biczami, a żarłoków będzie dręczyć wielki głód i pragnienie. Tam rozpustnicy i miłośnicy rozkoszy będą skąpali w płonącej smole i smrodliwej siarce, a jak wściekłe psy, tak będą wyć z udręki zazdrośnicy. Nie będzie takiego grzechu, który by nie otrzymał stosownej dla siebie kary. Tam pyszni pogrążą się w pełni zawstydzenia, a skąpców ściśnie okropna nędza. Tam cięższa będzie jedna godzina kary niż tutaj 100 lat najsurowszej pokuty. Tam dla skazanych nie ma już żadnego odpoczynku, żadnej pociechy. Tu natomiast czasami odpoczywają od trudu i doznają pomocy przyjaciół. Teraz więc bądź pilny i żałuj za grzechy, abyś w dniu sądu stanął ufny i bezpieczny pośród zbawionych. Wtedy bowiem sprawiedliwi staną z wielką śmiałością przed tymi, którzy ich dręczyli. Wtedy sądzić powstanie ten, kto tutaj poddawał się pokornie sądom ludzkim. Wtedy wielką ufność poczuje nędzarz i pokorny, a strach ogarnie zewsząd pysznego. Wtedy okaże się, że mądry był na tym świecie ten, kto się nauczył dla Chrystusa być głupim i wzgardzonym. Wtedy radością napełni człowieka każde zniesione cierpliwie utrapienie, ale wszelka niegodziwość zamknie już usta swoje. Wtedy weselić się będzie każdy pobożny, a martwić się każdy bezbożny. Wtedy większej radości dozna ciało udręczone postem, niż gdyby zawsze było karmione przysmakami. Wtedy zajaśnieje odzież uboga, a strój wytworny się zaćmi. Wtedy większa będzie chwała biednej chatki niż złocistego pałacu. Wtedy więcej pomoże wytrwała cierpliwość niż cała potęga świata. Wtedy wyżej się wzniesie proste posłuszeństwo niż wszelka światowa przebiegłość. Wtedy większą radość przyniesie czyste i proste sumienie niż uczona filozofia. Wtedy więcej zaważy wzgardzenie bogactwem niż wszystkie skarby synów ludzkich. Wtedy bardziej się ucieszysz z pobożnej modlitwy niż z wytwornej uczty. Wtedy będziesz się cieszył raczej z zachowanego milczenia niż z długiej rozmowy. Wtedy większą wartość będą miały święte czyny niż mnóstwo pięknych słów. Wtedy cenniejsze się okaże surowe życie i gorliwa pokuta niż wszelkie ziemskie rozkosze. Ucz się teraz znieść trochę cierpienia, żebyś mógł się wtedy uwolnić od większego. Tutaj sprawdź najpierw, co umiałbyś potem znosić. Jeżeli tutaj tej odrobiny znieść nie umiesz, jakże zdołasz cierpieć męki wieczne? Jeżeli teraz niewielka udręka czyni cię tak niecierpliwym, co dopiero Gehenna? Otóż zaiste nie możesz mieć obu radości. Tutaj pełni rozkoszy światowych, a tam potem królowania z Chrystusem.
Choćbyś aż do dzisiaj żył otoczony szacunkiem i przepychem, cóż by ci to wszystko pomogło, gdyby ci przyszło teraz nagle umrzeć? Więc wszystko marność oprócz miłości Boga i służby Jemu samemu. Kto kocha Boga z całego serca, ten się nie boi śmierci, męki, sądu, piekła, bo miłość doskonała daje pewny przystęp do Boga. Ale komu jeszcze przyjemnie jest grzeszyć, nic dziwnego, jeśli lęka się śmierci i sądu. Niemniej dobrze jest, żeby jeśli cię miłość nie odwodzi od złego, przynajmniej cię powściągał strach przed piekłem. Bo kto bojaźń Bożą lekceważy, ten długo w dobrym nie wytrwa, ale szybko wpadnie w diabelskie sidła. Bądź czujny i pilny w służbie Bożej i myśl często, na co tutaj przyszedłeś i dlaczego świat opuściłeś. Czy nie po to, żeby żyć dla Boga i stać się człowiekiem duchowym? Więc płoń gorliwością do duchowego postępu, bo już wkrótce otrzymasz nagrodę za twoje trudy. A wtedy nie będzie już więcej w twoim domu strachu ani bólu. Teraz trochę popracujesz, a znajdziesz wielki pokój i wieczne szczęście. Jeżeli ty wytrwasz wiernie i gorliwie w pracy, Bóg niewątpliwie okaże się wierny i hojny w nagradzaniu. Powinieneś żywić nadzieję, że dojdziesz do nagrody, ale bez troskiej pewności lepiej unikać, żebyś się nie zaniedbał albo nie wzbił w pychę. Ktoś bowiem, dręczony przez częste wahania między strachem a nadzieją, raz kiedyś w tej udręce padł na ziemię w kościele, modląc się przed jednym z ołtarzy i rozważał to, mówiąc sobie: o, gdybym wiedział, że wytrwam jeszcze. I natychmiast usłyszał w sercu Bożą odpowiedź: gdybyś to wiedział, a cóż byś wtedy chciał robić? Rób to, co wtedy byś chciał robić, a będziesz bezpieczny. Od razu też pocieszony i wzmocniony poddał się Bożej woli, a niepokój i wahania ustały. Niech nie chciał już badać i dochodzić, co go w przyszłości czeka, ale raczej starał się pytać, jaka jest wola Boża przyjemna i doskonała w każdej sprawie, którą miał zacząć i wykonać. Miej nadzieję w Panu, czyń dobrze, mówi prorok, i mieszkaj na ziemi, a będziesz się karmił jej bogactwami. Jedna rzecz wielu powstrzymuje od gorliwej poprawy – strach przed trudnością, czyli mozuł walki. Ci zwłaszcza przed innymi postępują w cnocie, którzy starają się przezwyciężać się w tym właśnie, co jest dla nich szczególnie trudne i przeciwne. Bo człowiek tam szczególnie korzysta i tam na większą łaskę zasługuje, gdzie bardziej sam siebie przezwycięża i w duchu umartwia. Nie wszyscy jednak mają jednakowe i równe trudności do pokonania i umartwienia. Ale gorliwy zawodnik, choćby i więcej miał wad, szybciej postąpi naprzód niż ktoś bardziej obyczajny, ale mniej żarliwy w dążeniu do cnoty. Dwie rzeczy szczególnie pomagają do wielkiego postępu. Mianowicie powstrzymywanie się z całą siłą od tego zła, do którego czyjaś natura jest skłonna, i żarliwe dążenie do tego dobra, którego jej najbardziej brakuje. Staraj się także, zwłaszcza tego, unikać, to w sobie zwalczać, co cię najczęściej razi u innych. Czerp ze wszystkiego korzyść duchową. I tak, jeśli widzisz dobre przykłady lub o nich słyszysz, zapalaj się chęcią naśladowania. A jeżeli coś nagannego zobaczysz, strzeż się sam tego nie czynić. Albo jeśliś już kiedyś uczynił, tym prędzej staraj się o poprawę. Jak twoje oczy obserwują innych, tak i sam przez innych jesteś widziany. Jakaż to radość i szczęście widzieć gorliwych i pobożnych braci zachowujących dobre obyczaje i porządek. A jak smutno i ciężko patrzeć na żyjących bezmyślnie i nie pełniących tego, do czego zostali powołani. Nic bardziej szkodliwego niż zaniedbywać cel swojego powołania, a skłaniać myśli ku temu, czego nam nie powierzono. Pamiętaj, co ślubowałeś i miej przed oczyma wizerunek ukrzyżowanego. Słusznie się możesz zawstydzić, patrząc na życie Chrystusa, że idąc długi już czas po Bożej drodze, nie starałeś się bardziej upodobnić się do Niego.
Zakonnik, który gorliwie i pobożnie rozmyśla nad życiem i męką Pana, znajdzie tam w obfitości wszystko, co dla niego pożyteczne i konieczne. Ani też nie potrzebuje szukać niczego lepszego od Jezusa. O, gdyby Jezus ukrzyżowany wszedł do naszego serca, jakże szybko i w pełni zostalibyśmy pouczeni. Gorliwy zakonnik dobrze znosi i przyjmuje, cokolwiek mu się nakaże. Zakonnik niedbały i letni cierpi udrękę po udręce i ze wszystkich stron doznaje ucisku, bo wewnętrznej pociechy nie ma, a zewnętrznej mu szukać nie wolno. Zakonnik żyjący samowolnie zmierza ku wielkiemu upadkowi. Kto szuka zwolnień i ułatwień, zawsze będzie w udręce, bo wciąż jeśli nie jedno, to drugie będzie mu nieprzyjemnością. Jakże to robi takie mnóstwo innych zakonników, którzy przyjąwszy ścisłą karność klasztorną, rzadko wychodzą, żyją w odosobnieniu, jadają skąpo, ubierają się nędznie, dużo pracują, niewiele mówią, długo czuwają, wstają wcześniej, przedłużają modlitwy, często czytają i zachowują wszelkie klasztorne zwyczaje. Spójrz na kartuzów, na cystersów i na mnichów i mniszki różnych zakonów, jak to co noc wstają, żeby śpiewać psalmy Bogu. A dlatego wstyd by był, gdybyś ty spał i lenił się do tak świętego dzieła, kiedy takie mnóstwo zakonników wstaje, by wielbić Boga. O, gdybyż nas nigdy nic innego nie obowiązywało, niż chwalić Pana Boga naszego całą siłą serca i ust. O, gdybyś nigdy nie potrzebował jeść, ani pić, ani spać, ale mógł zawsze chwalić Boga i zajmować się tylko rzeczami duchowymi. Byłbyś wtedy o wiele szczęśliwszy niż jesteś teraz, służąc z jakiejkolwiek konieczności ciału. Obyż te konieczności nie istniały, ale tylko duchowe biesiady, których niestety rzadko doświadczamy. Kiedy człowiek dochodzi do tego, że w żadnym stworzeniu nie szuka pociechy, wtedy to dopiero Bóg zaczyna mu doskonale smakować. Wtedy też z każdego obrotu spraw będzie zadowolony. Wtedy go ani obfitość nie uraduje, ani niedostatek nie zmartwi, ale odda się całkowicie i ufnie Bogu, który jest wszystkim we wszystkim, dla którego nic nie ginie ani nie umiera, ale wszystko dla niego żyje i służy mu na każde skinienie bez zwłoki. Zawsze bądź pomny na kres i na to, że czas stracony nie wraca. Bez troski, bez pilności nigdy cnót nie nabędziesz. Jeżeli zaczniesz stygnąć, zaczniesz i chorować duchem. Ale jeśli się oddasz pracy gorliwie, znajdziesz wielki pokój, a trud okaże się lżejszy dzięki łasce Bożej i z miłości do cnoty. Człowiek gorliwy i pilny gotowy jest na wszystko. Większy to trud opierać się swoim wadom i namiętnościom, niż pocić się w pracach cielesnych. Kto nie unika małych przekroczeń, powoli wpadnie i w większe. Zawsze się będziesz cieszył wieczorem, jeśli dzień spędzisz owocnie. Czuwaj zawsze nad sobą, a cokolwiek by inni robili, ty się nie zaniedbuj. Tyle postąpisz, ile z siebie zdołasz ofiarować. Amen.